Obok mnie stoi Audi A1. Pewnie nie wiecie, co to jest. Jest to następczyni Audi A2, czyli popularnego małego samochodziku tej marki sprzed kilku lat. Wtedy niespecjalnie się ono spodobało, zarówno z ceną, jak i obłymi kształtami, które ani nie wyglądały zbyt męsko, ani kobietom chyba specjalnie się też nie podobały. Szczerze mówiąc, samochód wyglądał jak kasztan, a nie auto. To chyba nie tak powinno być. Teraz samochód wygląda o wiele lepiej już od samego przodu. Tutaj zamontowano kratkę popularną z innych modeli Audi, które też również łączy ten model z jej braćmi. Jest to ramka single frame, która wygląda bardzo elegancko, bardzo snobistycznie, jak taka lodówka w luksusowym apartamencie. Również tutaj mamy ciekawostkę. Są to lampy LED-owe, które są w absolutnym standardzie i wyglądają naprawdę fantastycznie. Są świetne, świetnie świecą bardzo mocno i tworzą dodatkowe wrażenia estetyczne. Świetna linia przetłoczenia na masce idą zgodnie z linią boczną i tutaj napotykamy na lusterka. Lusterka też są ciekawe, ponieważ lusterka, zauważcie, że zazwyczaj są przymocowywane do tego trójkącika tutaj, a w tym wypadku, w tym modelu, przymocowane są do płata drzwi. Jest to również nawiązanie do sportowego samochodu Audi, Audi R8, czyli mamy namiastkę Audi R8 za niecałe 70 tysięcy złotych. Linia boczna tego samochodu jest naprawdę świetna, a charakterystycznym elementem dla jedynki jest ta rama drzwiowa i okienna idąca od maski do bagażnika, która zazwyczaj znajduje się w innym kolorze. W tym wypadku jest to kolor srebrny, ale popatrzcie, wygląda ona tak, jakby ramię mężczyzny silnego opatulało bezbronną duszyczkę. A jaką duszyczkę? No, pewnie kobietę, bo to jest samochód głównie dla nich. Również z tyłu możemy znaleźć tutaj LEDy, które dostępne są już za opłatą. Tył samochodu generalnie wygląda na trochę ociężały, ale jest to zasługa pewnej sztuczki stylistycznej, mianowicie polegającej na pokryciu całego tyłu klapą bagażnika. Zauważcie, że klapa bagażnika idzie aż tutaj i otwiera się wraz z lampami. I coś wam pokażę. Otwieracie bagażnik. I tutaj macie teraz lampy. Lampy, które zawierają kierunkowskazy, lampy stopu, a bagażnik niczego sobie, ale to później. Audi. Jedziemy. Jak tam miejsce na nogi? No jak mam w pozycji żaby, to jest dobrze. No wiesz, bo ja tak usiadłem, żeby mi było wygodnie. No ja rozumiem, no najważniejsza jest wygoda kierowcy. Nie da się ukryć. Nie, nie, szczerze, jak tak usiądę, no nikt nie siedzi tak jak w ławce szkolnej. Nogi szerzej, to jest nawet. Dobra. Tylko bardzo mało miejsca na głowę. Właśnie widzę, że tak. Dotykam głową i to nie jestem wprostowany, dotykam głową pod sufitki. Przepraszamy, pedał gazu będzie trochę pierdzieć, bo generalnie to pada deszcz strasznie i no, pogoda nie jest najładniejsza. Podeszwa się trze o pedał. Tak, tak. Testowany przez nas egzemplarz posiada silnik o pojemności małej 1.2 TFSI o mocy 86 koni mechanicznych. Jak podaje producent, no bo my nie jechaliśmy, nie? Maksymalna prędkość, którą ten samochód może osiągnąć, to 180 km na godzinę, a do setki rozpędza się w zabójczym czasie 11,7 sekund.
No trzeba się trochę naczekać, ale samochód rekompensuje nam to stosunkowo niskim spalaniem. Ale to dziwne, bo na prędkościomierzu jest 240 na godzinę. I skąd no bo to jest taki, wiesz, no... A może to jest z górki, jak się jedzie. To jak, a jak będzie duża górka, to nie możesz jechać szybciej? No nie. Już ma ogranicznik elektroniczny, nie, już więcej nie. Więcej nie pojedzie. Więcej nie. Spalanie miejskie to jest... W cyklu miejskim to jest podobno 6,2 litra na 100 km. I powiem szczerze, że... No, producent aż tak bardzo nas nie kłamie, a nawet bym powiedział, że w ogóle nas nie kłamie. Nam udało się uzyskać taki wynik. No. W przypadku tego auta akurat, no, pomiędzy silnikami, znaczy nie mamy zbyt dużego wyboru. Możemy przebierać pomiędzy trzema, niestety trzeba wybrać tylko jeden. Niestety. No, dwóch się nie, dwa się nie zmieszczą. Dwa się nie zmieszczą. Dla wielbicieli diesli, mamy tutaj do wyboru diesel o pojemności 1.6 z bezpośrednim wtryskiem Common Rail, który generuje moc 105 koni mechanicznych. No i jeszcze są dwa benzynowe. Jeden jest tutaj. Jaki jest tutaj? Znowu powtórz. 86 koni mechanicznych. Tak. Oraz mamy też do wyboru 1.4, który ma tych koni już 122. Dobra. Przyspieszenie tego samochodu, no, jest dosyć zmienne. Jak to zwykle bywa, tam w zależności od biegu, na którym znajduje się samochód, to przyspieszenie jest inne. Jedynka jest bardzo krótka i generalnie po pewnym czasie gazowania sprawia wrażenie, że jakby, że gdyby miała możliwość mówienia, to powiedziałaby przełącz już, bo już dalej nie pocisnę. Szczególnie jedynka. No szczególnie jedynka. Dwójka już jest taka... Dynamiczno. Naprawdę czuć w momencie, gdy dodajemy gaz, czuć takie no, wciśnięcie troszkę. No to nie jest jakiś sportowy typowo samochód, ale naprawdę czuć to, czuć przyspieszenie. Jeśli chodzi o zawieszenie tego samochodu, mimo tego, że Łukasz na początku powiedział, że jest to dość twardy samochód. No bo generalnie Audi mówi, że jest twardy, tak? Że no jest tak, zawieszenie ale ty jeździsz na co dzień bardzo miękkim samochodem. No tak, za ciebie każde takie trochę twardsze to jest naprawdę... zderzenie kultur wręcz, ale naprawdę no nie jest źle, to nie jest tak, że czuję na tyłku każdą dziurę, w jaką wjedziemy, a na pewno w Łodzi ich nie brakuje. Układ kierowniczy działa bardzo precyzyjnie, no ciągle mówię to bardzo, ale no ten samochód po prostu jest bardzo, no. Jest wszystko, co bardzo, no, przecież to jest bardzo Audi, duży, tak? To jest przecież bardzo. To jest Audi. Całkiem dobre trzymanie boczne, mimo tego, że właściwie w autach miejskich, takich jak to, się tego aż tak bardzo nie wymaga. A bez wątpienia ten samochód jest takim autem typowo miejskim, patrząc choćby na jego konkurentów. A jego konkurentami są... No właśnie. No i teraz tak. Jest to Citroen DS3. No. Powiedział, że Fiat 500. Tak. Mini. Mini. Jeszcze pewnie będzie też Alfa Romeo Mito. Wszystkie wymienione przeze mnie i przez Marcina samochody łączy jeszcze jedna cecha. Są dosyć drogie. Standardowa wersja wyposażeniowa kosztuje tutaj 65 tysięcy złotych. Zatem powiedz mi, Marcin, wydaje ci się, że te dolne widełki, znowu mówimy o tych dolnych widełkach, to jest dużo jak za Audi? Zależy kto czego potrzebuje. Ciężko tak określić, no bo jeśli ktoś ma większą rodzinę i ma takie pieniądze, no to nie kupi takiego samochodu. Jeśli ktoś ma dużo pieniędzy i potrzebuje drugi samochód, który może się poruszyć po mieście jako prezent dla swojej żony, no to na pewno to jest dobre rozwiązanie. No. Każdy lubi coś innego. Jeden lubi niemieckie samochody, drugi lubi takie, trzecie i siakie, tak więc zdania na pewno są podzielone. To sprawdźmy, jak ten samochód skręca, jak się sprawuje na parkingu, jaki ma promień skrętu, oczywiście jednostka podawana jest z miejsca parkingowego. No to pojedziemy sobie kawałek do przodu. Kierownica w lewo na maksa. I... ładnie. Pomiędzy mną, pomiędzy miejscem startowym, a mną teraz, są dwa miejsca parkingowe, czyli stanąłem jakby na trzecim miejscu parkingowym. Jest to wynik lepszy od Hyundai 30, który miał pół miejsca parkingowego więcej. I myślę, że są na takim parkingu jak ten sprawdzi się bardzo dobrze. A teraz pojadę po Łukasza.
i znów sobie razem porozmawiamy. Powiem nieco o wnętrzu tego samochodu. Blokada drzwi. O matko boska, jak jest zimno. Zimno jest. Dzięki, że mnie bierzesz, a nie zostawisz proszę tak na pastwę losu. Nie no, kupiłeś mi maślankę, to... Dobrze. To jedziemy, co? Jedziemy, nie ma co się... No co tu wnętrze powiedzieć, Łukaszu, no? Jest moim zdaniem bardzo podobne do Beetle'a. Jest wykonane podobnie. Tu co prawda nie ma takiego błyszczącego, lakierowanego, aluminiowego paseczka. Tak jak podobnie w Beetle'u. Przyciski są tutaj naprawdę bardzo dobrze widoczne. Wszystko obsługuje się intuicyjnie. Właśnie widzę. I naprawdę... Naprawdę co, wszystko nie ładnie wygląda. Odwracać wzroku, nie? Nie, nie trzeba kręcić całą głową i szukać pół minuty po całym samochodzie, co gdzie znajdziemy. Wszystko jest na swoim miejscu. A jeśli chodzi o to, co jest przed oczami kierowcy, no to zegary, jak to zwykle bywa. O, no, odkryłeś Amerykę. Tak, właśnie. Zegary są zegary. I pomiędzy prędkościomierzem a obrotomierzem mamy taki bardzo fajny wyświetlacz. No oczywiście oprócz tego, że samochód jest ładny i prezentuje się świetnie, ludzie na niego zwracają uwagę, można tutaj sobie go tak skonfigurować, żeby oprócz samego wyglądania był także przydatny i nie, że tak powiem, nie był pusty po prostu, żeby był funkcjonalny, naprawdę. Można na przykład dokupić, nie wiem czy wiesz, Łukaszu, schowek pod siedzeniem pasażera obok kierowcy. Na broń. Co kto lubi? Ja co kto na broń lubi? Tam. Broń bym lubił. Broń? Ale białą? No taką pałkę rozkładaną. Ważny jest system nagłośniający, bez wątpienia. A tutaj jest zamontowany wyjątkowo dobry system. Dużo głośników jest. Doliczyliśmy się 12 głośników bodajże, tak? Przy klamkach tu są z tyłu. Z tyłu 6. Po 3 są z tyłu. Jest 6 z tyłu. No mówię ci. A, jeszcze są tutaj zakupy. No. Tu macie jedno, tutaj mam przy pięcie, żeby grało dobrze piętą. No żeby i... pięta mogła dobrze posłuchać muzyki. Tak, żeby mogła poczuć wibracje. Dokładnie. I... No tutaj przy klamkach. Przy klamkach, no i tak podobna sytuacja jest z przodu. Na słupkach mamy po 2 głośniki i na drzwiach mamy po 2 przy klamkach i po 2 przy łydkach. Tym razem, żeby łydki dobrze mogły posłuchać sobie dobrej muzyki. I naprawdę nie ma tu żadnych szumów, gra bardzo dobrze. I jakość muzyki jest świetna. Też doczytałem, że no, ten samochód konkretnie, który mamy, jest czteroosobowy, ale zupełnie bez żadnej dopłaty. Możemy sobie zamówić samochód pięcioosobowy i co prawda stracimy z tyłu 2 cup holdery. Chyba, że no, nie wiem, jak będą zamontowane. Tak, bo to jest bardzo ważne. Ale razem z zagłówkiem dla trzeciej osoby, razem no, no po prostu zmieszczą się te trzy osoby, ale no szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żebym ja, ty i jeszcze jeden jakiś facet zmieścił się tam z tyłu. To jest jednym pośladkiem na pewno się robi. Tak. Sam system Audi Multimedia działa bardzo dobrze, bardzo intuicyjnie. I powiem szczerze, że no tak bardzo pasuje tutaj do tego wnętrza, ale to nie jest takie wszystko jakieś przekombinowane, to tak jest... Jest mimo wszystko proste, ale ładne, tak. No jeśli chodzi o sam podświetlenie tego wszystkiego, jest naprawdę no, no podświetlenie klasa. Fajne. Jest tutaj biało-czerwono, czyli znów patriotycznie. I to wszystko jest bardzo czytelne. Lampki. No, dokładnie. Tutaj w podsufitkach są takie LED-owe, białe. Czyste, białe światło. Nieco zimne, ale tutaj tych no, ale zegarów białe. I tak dalej, no to wiadomo jest. Białe zegary. Konsola środkowa jest podświetlona na czerwono, jak to w Audi chyba zazwyczaj bywa. Według producenta deska rozdzielcza, co ma przypominać? Skrzydło samolotu, natomiast okrągłe wywieczniki mają podobno przypominać silniki samolotu. No i teraz, Marcin, co właściwie nam przypominają te wieczniki? Przypominają kobiece, damskie piersi. Tak ścięte. Tylko właśnie ścięte, jakoś nienaturalnie, ale coś w tym jest na pewno. No,
są intrygujące, na pewno. Za chwilę się zatrzymamy i postaramy się wam z Łukaszem pokazać różne aspekty znajdujące się w samochodzie, które są ważne według kobiet, bo przeprowadziliśmy taki króciutki wywiad, można powiedzieć, środowiskowy, tak? I kobiety odpowiadały na pytanie, co jest najważniejsze przy doborze auta przez kobiety. Co jest dla nich najważniejsze? Na co zwracają największą uwagę? Tutaj mamy oto taką listę. Rzeczy. To jest raczej okładka, tu jest lista. No i tak, wielkość lusterek. Zacznijmy od lusterek, które znajdują się na zewnątrz samochodu. Są one duże. Naprawdę duże, nie tak jak w ciężarówce, ale są, może jakoś to pokażę na przykładzie telefonu, tak jak sobie otworzę szybkę. Przymierzę. No to tak, licząc pole powierzchni telefonu, zmieściłby się on dwa razy w takim lusterku. Jest naprawdę duże, widać tak. Wszystko, co jest za nami, bez problemu. Jeśli chodzi o lusterko wsteczne, jest ono małe, herlawe, ale nie trzeba jakoś głową specjalnie ruszać, żeby zobaczyć całą tylną szybę. Cała tylna szyba też nie jest zbyt duża, tak więc lusterko ją obejmuje. Zbyt daleko. Ostatnie lusterka, jakie tu mamy, są w tych oto osłonkach przeciwsłonecznych. Które są podświetlane. Które są podświetlane, gdy tylko odsłonimy lustro, podświetla nam się to, co chcemy zobaczyć. Dzięki temu koleżanki siedzące z tyłu mogą również przypudrować nosek. Jak i pomalować usta. Nic nie widzę. A nie, to głowa. Następną rzeczą, jaka jest potrzebna, jest miejsce na kubek lub jakiś napój. Dla nas osobiście jest to miejsce na maślankę. Z przodu, w konsoli środkowej są dwa cup holdery, w które zmieści się takie oto kubko, taka oto kubko popielniczka, bo ciężko stwierdzić, co to jest. Ale popielniczka ma dziurę na papieros. Popielniczka, ale taka głęboka popielniczka. Coś dużo jara. Ale taka maślanka. Inna niż ostatnio. Inna niż ostatnio. Szersza troszkę na dole. Się nie mieści. Ale idealnie mieści się do kieszeni w drzwiach. I co jeszcze tutaj mamy? Ładny zapach auta. To sprawdzi Marcin. Samochód ma piękny zapach, niczym włoska pizza Giuseppe. Tak. Następne, co chcemy sprawdzić. Żeby wycieraczki i pedały były takie, żeby obcas nie zawadzał. Nie chcę tego sprawdzić. Żeby można było w miarę szybko ustawić siedzenie. Znaczy, no, ustawienie siedzenia to nie jest zbyt skomplikowana sprawa. Nie ma tutaj, co prawda, elektroniki. Myślę, że w bogatszych wersjach będzie. Ale tak. Po prawej stronie fotela mamy suwak. Odsuwamy się do tyłu i zgniatamy Łukasza. Przesuwamy się do przodu, jedziemy jak kaczka. Albo ustawiamy fotel dość tak optymalnie. Optymalnie. To nie jest optymalnie. Fotel można położyć ręcznie. Tutaj by się elektronika przydała, ale nie mogę go teraz położyć, bo Łukasz blokuje. No i można go oczywiście podnieść, machając taką dźwignią. Jak pompowanie materaca. Tak, i w tym momencie siedzę, jakbym siedział z tyłu, czyli dotykam go sufitu. Następną sprawą, która jest ważna dla kobiet, to prostota w obsłudze, o której już mówiłem w czasie jazdy. No, i myślę, że wiadomo, no, kierownica kręci się normalnie. Kierownica jest okrągła. No i skrzynia biegów jeszcze jest. Jest tu skrzynia biegów, są trzy pedały, bo jest klamki to manualne. Zwykłe, tu też trzeba ciągnąć. Tak, trzeba ciągnąć. Wykończenie tego samochodu. No myślę, że jest dość ładnie. No. Elegancko. Plastyki nie są jakieś najlepsze, ale są dobre, ładnie się prezentują. Do tego mamy takie aluminiowe, czy tam chromowane wstawki. Razem z kluczykiem, bo kluczyk jak jest w stacyjce, też tutaj widzimy taki chrom i to się ładnie komponuje z całym wnętrzem. Aluminiowe wstawki tutaj są dookoła tych właśnie wywieczników oraz na przykład przy klamkach wewnętrznych. Dookoła klamek, tak. I w ogóle klamki są też aluminiowe. No i również przy tych trzymakach, jak chcemy trzymać drzwi, to też właśnie są... Tak, i na kierownicy mamy takie elementy, więc no wszystko tu ładnie wygląda. Do tego intuicyjna obsługa komputera. No jest intuicyjna. Jest, ale obsługiwaliśmy lepsze, wydaje mi się.
to nie jest. No nie wiem, no to jest to, taki sam, się spodziewał. To jest taki sam system, jak jest w każdym Audi generalnie, więc na pewno. No, ale mi się wydaje, że w Upie było lepsze. W Hyundai nie, ale w Upie tak. Nie wiem. Ale to nie było wewnętrzne, tylko to było tak, za. Tak, możemy powiedzieć. No to prawda. Miejsce na zakupy. Ja tu. No to teraz bagażnik naszego wspaniałego samochodu. Chciałem wam pokazać, czy łatwo i szybko układa się siedzenie. Ma 270 litrów pojemności. Pod półką znajduje się koło już od razu. Koniec. Dobra, no to co? Podsumowanie, tak? I koniec naszej przygody z A1. Koniec tego pięknego dnia, właściwie dwóch dni. No i co, szczerze mówiąc, to nie wiem, co mówić. No bo, na pewno. No tak, no. Bo samochód był tak fajny, że w sumie mało jest rzeczy, do których można byłoby się przyczepić. Jest tutaj parę akcentów takich damsko-męskich w tym samochodzie. Na przykład jednym z akcentów typowo męskich jest właśnie ta rama okienno-drzwiowa tutaj. Chodzi o ten, głównie ten słupek. Okienno-dachowo-drzwiowa. Chodzi o ten słupek taki srebrny, który idzie od machy do klapy bagażnika. I on tą swoją grubością to mi się kojarzy z rozpostartymi ramionami silnego mężczyzny, który przytula jakąś bezbronną duszyczkę. A jaki jest jeszcze? Inny? Deska rozdzielcza, która w jednym przypadku także tu ma męski akcent. Otóż ma według projektantów przypominać skrzydło samolotu, a wywieczniki mają przypominać silnik samolotu. I gdy mi Łukasz tym powiedział, rzeczywiście to dostrzegłem, ale na pierwszy to co dostrzegliśmy? No, że wygląda jak piersi kobiety. Dokładnie, tylko takie tak. Ścięte troszkę. Ścięte. Dokładnie. Coś. Nam generalnie wizualnie bardzo się podoba. Tak jest. Oczywiście no, nie będziemy teraz mówić, czy wygląda lepiej od tych swoich konkurentów, czyli tam Citroena DS3 Mini i tak dalej, bo może gdybyśmy je tutaj mieli wszystkie ustawione, to miałoby to jakiś sens. Mogli to ocenić, tak, a jednak inaczej są podróje wyglądają na zdjęciach i właśnie, żywo. Pierwsze wrażenie niż jak to się nie pojeździ. Dlatego będziemy starali się pokazać wam każdy z tych modeli. Dokładnie. Samochód ten Audi A1 przetestował dla was Łukasz Zaczyński i Marcin Gleźlak. Tak zrobiłeś? I Marcin Gleźlak. Zagarniałeś, tak. Tak. Zagarniałem publikę. I do zobaczenia w następnym odcinku. Jazd próbny. Na którym będzie coś francuskiego. Na C. Dziwne, nie? Ciekawe. Co to może Chevrolet? Być? Chrysler? Tak.